Cześć, jest dzisiaj z Wami Maciek Aniserowicz z bloga DevStyle i ze swojego YouTube'owego kanału. Cześć. Witaj Maćku, powiedz mi proszę, czy zgadzasz się z tą tezą, że przez społeczność zostałeś okrzyknięty jako taki właśnie coach Mike programistów, tak? Czy czujesz się takim coachem i osobą, która nawraca programistów? Jeśli tak zdefiniujemy coacha, to troszkę tak, jednak mi się wydaje, że w ogóle słowo coach zostało bardzo mocno krzywdząco potraktowane z różnych przyczyn. Po części po temu, że ludzie nie wiedzą, co to tak naprawdę jest coach, a po drugie po temu, że dużo bardzo pojawiło się coachów, którzy nie powinni coachami być. Ja na pewno się coachem nie czuję, nie mam kwalifikacji ku temu żadnych. Staram się bardziej po prostu namawiać do świadomego podejmowania wyborów i do niezachłyśnięcia się tym, co branża IT oferuje nam w tej dekadzie bardzo dziwnej. Okej, czytam czasami komentarze u Ciebie na vlogu i jeden z zarzutów, które do Ciebie widziałem, nie tylko zresztą na vlogu, to jest to, że od 2 lat nie jesteś czynnym programistą, a nazywasz się tym programistą. Jak do tego ustosunkujesz się? Czy czujesz się programistą, czy raczej nie? Czuję się zdecydowanie, mam programistyczne DNA, ktoś mi kiedyś powiedział, którego choćbym chciał, to się nie wyzbędę. I tu wchodzimy w definicję, co to jest programista, a co nie. Okay. I moim zdaniem programowałem dłużej niż pewnie większość osób, które takie zarzuty w moim kierunku wysuwa. Jeśli komuś się to nie podoba, to trudno. Ja się programistą czuję i programistą jestem. Planuję wrócić do programowania nie na etacie, ponieważ to moim zdaniem już nie ma dla mnie powrotu w tym kierunku, ale programowanie zaczyna mnie teraz pociągać. Po prostu potrzebowałem przerwy. I chciałem robić inne rzeczy trochę w życiu, a wszystkiego nie jestem w stanie zrobić, więc to była kwestia wyboru i priorytetów. Mówisz, że nie chcesz odpłatnie sprzedawać swoich teraz godzin jako programista, to co chcesz robić teraz? Możesz o tym powiedzieć, czy jeszcze nie bardzo? Czy chcę teraz pobawić się wreszcie programowaniem mobilnym, wypuścić jakieś kilka aplikacji własnych, zobaczyć w ogóle z czym to się je, czy tam tkwi jakiś potencjał dla mnie osobiście? A co potem? Jeszcze nie wiem. Ale chcesz to zrobić komercyjnie? W sensie te apki będą jakieś, nie wiem, płatne, a będziesz jakiś inny sposób komercjalizacji, czy for fun? Znaczy, głównie for fun, plus zobaczyć, czy z tego się narodzi coś więcej. W sumie to dla mnie jest taka naturalna droga robienia różnych rzeczy, żeby to sprawiało frajdę, to na pewno. Też w ogóle zobaczymy, czy będzie. A po drugie, szukać ewentualnie biznesu dopiero w tym, co mi się podoba. Akurat pomysł na pierwszą aplikację jest taki, że adresatem jej będzie moja córeczka, więc będę miał jak pierwszego użytkownika w domu, to będzie aplikacja dla dzieci. Słucham? Beta tester. Tak, beta tester, alfa, tak, zobaczymy. Super, a programista self-publisher, a powiedz mi, dlaczego akurat poszedłeś tą drogą, nie poszedłeś do wydawnictwa, chociażby, nie wiem, Helion, który wydaje bardzo dużo książek na styku informatyki i programowania. Dlaczego akurat ta droga, co Cię do tego skłoniło? Ta książka to jest takie podsumowanie w sumie dekady mojej działalności tak naprawdę i to jest takie moje dziecko najdroższe poza dzieckiem tym prawdziwym i to jest proces, nad którym chciałem mieć kontrolę w 100%. Czyli chciałem, żeby okładka wyglądała dokładnie tak, jak ja chcę, żeby twardość okładki była taka, jak ja wybiorę, żeby odcień nawet papieru był taki, jak ja chcę, żeby wszystko dokładnie było po prostu takie, jak ja chcę. I z tego, co się orientowałem wcześniej, to współpraca ze standardowym wydawnictwem nie daje mi takiej 100% kontroli nad tym procesem. Plus tu względy finansowe też, nie można się oszukiwać, miały pewną swoją rolę. Ponieważ przy takim standardowym kontrakcie z wydawcą autor dostaje powiedzmy 7-8% zysku z książki. Co w przypadku moim, czyli wydania z tego samodzielnie, ten zysk jest wielokrotnie większy. A powiedz, ile do tej pory książek sprzedałeś, ile egzemplarzy? No teraz mija 5 miesięcy od uruchomienia sprzedaży i sprzedało się ponad 5 tysięcy książek już. Wow, elegancko. A widzisz jakieś piki wzrostu na przykład? Oczywiście na święta to na pewno, ale czy są jakieś, nie wiem, dni, które widzisz, że pikują albo jakieś wydarzenia, które powodują, że sprzedaż jest większa w danym okresie? Nie, i tutaj problemem jestem ja, ponieważ marketingowy jest ze mnie żaden. To akurat jest wada wydawania tego samemu, że muszę ja zajmować się także promocją. A tego robić po prostu nie umiem, tu nie ma co się oszukiwać. Więc teraz edukować się będę w tym temacie, żeby bardziej, powiedzmy, świadomie i bardziej profesjonalnie tę książkę promować, bo chciałbym dotrzeć jak najszerzej. Co myślisz, że przyczyniło się do tego, że udało Ci się sprzedać 5 tysięcy egzemplarzy Twojej community, które zbudowałeś na kanale i na blogu, czy coś zupełnie innego? To na pewno community, jak najbardziej tak.
gdybym, znaczy w sumie wydając książkę wiedziałem, komu ją sprzedam, że sprzedam ludziom, którzy mnie obserwują. Gdybym nie miał takiej rzeszy swoich odbiorców, bo bardzo nie lubię słowa fanów, po prostu jakby odbiorców moich treści, no to pewnie bym tej książki nie wydawał w taki sposób, bo po prostu by się nie sprzedała. A jak kupiło ją na początku wiele osób, się spodobała większości, poszło słowo w świat i idzie dalej właściwie. Wiesz, taka ciekawostka, rozmawiałem z wydawcami, wielu wydawców zgłosiło się do mnie, jak gdzieś tam publikowałem informacje, że taka książka powstaje, jakieś tam szkice, okładki wysyłałem w social media, to wydawcy szacowali sprzedaż na poziomie od 600 do 2000 egzemplarzy, że to jest maksymalnie ile by wydrukowali. Czyli przekłamali ci, chcieli cię zniechęcić. Albo znam widocznie może lepiej jakby swój rynek niż wydawcy. Okej, to super. A powiedz mi, bo mówisz często właśnie o tych załamaniach i wypaleniach zawodowych programistycznych, a z drugiej strony mówi się, zresztą podkreślasz to też często, że media okrzyknęły programistów panami świata. Czy te rzeczy się nie wzajemnie nie kilują, czy to nie powinno być tak, skoro pan świata, to jak się wypalić? No, te rzeczy jak najbardziej są sprzeczne względem siebie i wynika to z tego, że media nie mają zielonego pojęcia, co mówią. I staram się swoimi treściami docierać także poza samą branżę i książka jest kierowana także do ludzi spoza branży, żeby pokazać, jak to wygląda naprawdę z perspektywy doświadczonego programisty, czyli mojej. I że to nie jest takie różowe. Dostaję czasami wiadomości, że ktoś po lekturze książki pisze do mnie, że zniszczyłem jego marzenia, bo chciał być programistą, a już nie chce. I wtedy dla mnie to jest mission accomplished. Bo po prostu osoba by się władowała w coś, w czego tylko ma fałszywy jakiś obraz wykreowany na potrzeby, nie wiem, klikalnych tytułów i tak dalej. Jasne. Znaczy, ja też zauważyłem, że ty bardzo często zniechęcasz do bycia programistą w swoich materiałach, bardzo często chyba. To nie tyle zniechęcam, co zachęcam do zapoznania się z rzeczywistością i do podjęcia świadomego wyboru. Okay. Bo to jest bardzo fajna branża, to jest fajny zawód jak najbardziej, tylko nawet jak mówię o jakichkolwiek zarzutach moich względem tego zawodu, to zaraz jest to odbierane jako krytyka, negatywne mówienie i tak dalej, podczas gdy to jest takie realne spojrzenie. Jak się mówi cokolwiek na tę branżę tak idealizowaną, to zaraz jest podejrzenie, że jakoś zbyt negatywnie do tego podchodzę. Podczas gdy wcale tak nie jest, bo mówię o tym, że są dobre strony, ale nie tylko. A chciałbyś, żeby media bardziej ten czarny obraz programistyczny, tych wypaleń, nieprzespanych nocy, problemów zdrowotnych i tak dalej, poruszyły tą drugi aspekt. Bo mówi się cały czas o gigantycznych zarobkach, Kuwejtach, Katarach, pięknych samochodach i tak dalej, ale nie mówi się o tej drugiej stronie. Chciałbyś, żeby media zaczęły pokazywać obraz z drugiej strony bramki? Tak naprawdę warto się zastanowić, czy to w ogóle ludzi interesuje. Jeżeli tak, to jak najbardziej, moim zdaniem, media powinny podjąć ten temat. Tylko, że to nie będzie pewnie tak popularne, bo lepiej się sprzedaje prawdopodobnie tekst, że programista zarabia 30 tysięcy i prawie nic nie robi i dodatkowo pół roku temu zaczął się tym interesować, niż to, że po 10 czy 20 latach pracy naprawdę wiele osób kończy z problemami natury i psychicznej, i fizycznej. Wielu moich kolegów ma normalne kontuzje, sam zresztą miałem kontuzje po prostu fizyczne, jakieś operacje kolana, operacje kręgosłupa, problemy z nadgarstkami, z barkami, z łokciami. To jest bardzo kontuzjogenny zawód, jeżeli się o siebie nie dba. No właśnie chciałem zapytać o to, bo obserwując swojego bloga bardzo często można dostrzec, że ty mocno dbasz o siebie i chociażby, nie wiem, często masz filmiki przez chwilę wcześniej, jak jechałaś na rowerku, nawet chyba twój vlog się od tego zaczyna, tak, że zszedłeś z rowerka i że tak powiem, są ślady tego, że dbasz o siebie. Uważasz, że to jest ważny czynnik bycia, jeżeli jesteś programistą, dbania o siebie? Jak najbardziej. Właśnie tu wcześniej przez bardzo wiele lat, zaraz będą 10. urodziny mojego bloga, a na YouTubie jestem od nieco ponad roku. Właśnie vlog pozwala mi przekazywać też inne wartości, a nie tylko samo takie tło techniczne czy merytoryczne, tylko mogę też pokazać trochę od kuchni, jak u mnie wygląda to życie. I to mnie samego też motywuje, żeby ono wyglądało jednak lepiej niż jeszcze kiedyś. Bo ta zmiana z dbaniem o siebie, ona zaczęła się stosunkowo niedawno, z półtora roku temu. Więc powiedzmy, zmieniłem dietę, zacząłem uprawiać aktywności fizyczne i zobaczyłem, jak to wpłynęło pozytywnie na moje życie. Po prostu to pokazuję, tym się dzielę i mówię, że to jest dobre. Nie wiem, ograniczenie albo całkowite wyeliminowanie alkoholu, co jest sporym problemem w tej naszej branży. I widzę, że to
dociera do ludzi, znajduje odbiorców i faktycznie ma pozytywny wpływ. Już nawet abstrahując od samej branży, od realiów w branży IT, to udaje mi się, trochę mocne słowo, ale pozytywnie inspirować ludzi do po prostu zajęcia się sobą trochę. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Okej, a też jedna rzecz, którą chciałem doprecyzować, znaczy dopytać Ciebie. Ja mam takie przeświadczenie dwóch jakby Maćków, tak? Jeden prowadzący podcast bardzo merytoryczny, zapraszający gości często technicznych, a z drugiej strony vlog, który jest typowo lifestyle'owy. Czy zauważyłeś też tak, że jednak vlog Twój jest mocno lightowy, też dla programistów, ale jednak bardzo lekkie zarobki, poruszające sprawy zarobków, czy warto skorzystać ze szkół programowania i tak dalej, czy taki bardziej lifestyle, a Twoje podcasty na przykład są, nie wiem, o mikroserwisach, o tworzeniu kodu i tak dalej. Czy masz też takie przeświadczenie, że to są dwa różne, do dwóch różnych społeczności możesz trafiać tymi tak. treściami? Tak jest i takie było założenie, że właśnie moim YouTube'em chciałem wyjść poza swoją aktualną publiczność i zachęcić także ludzi spoza samej branży do zobaczenia, do zerknięcia, jak to wygląda po prostu u nas. Bo sporo się o tym mówi, a tak naprawdę mało jest takiego, mało materiałów pozwalających rzetelnie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Jeśli chodzi o podcast, to, znaczy ogólnie kiedyś prowadziłem tylko blog, potem zacząłem podcast, teraz ten YouTube, wystąpienia, szkolenia. Cały czas szukam czegoś nowego z tego względu, że nie lubię, jak coś mi się nudzi, bo wtedy to po prostu jakby tracę wtedy chęć do robienia tego. Więc podcast jest, ponieważ podcast do bardzo wielu osób dociera i dostaje dużo feedbacku, że on jest potrzebny, ale też chciałem porobić coś takiego właśnie, jak po prostu wideo, pobawić się tym i akurat fajnie trafiło. A nie boisz się, albo nie bałeś się na początku takiego, że ci hardkorowi programiści, którzy właśnie słuchali Twojego podcastu, którzy mocno techniczne Twoje wpisy na blogu czytali kilka lat temu, nagle dostają Maćka, który chodzi po cmentarzu i opowiada o różnych, tematycznie bardzo powiązanych kontekstowo rzeczach, natomiast rzeczach jednak takich, moim zdaniem bardziej dla juniorów i dla osób mniej zaawansowanych, nazwijmy ich nawet wannabe programistami, tak? Czy nie bałeś się, że to społeczeństwo, na którym zbudowałeś swoją markę osobistą, powie, nie tego Maćka kupiliśmy? Nikt niczego nie kupował, bo do momentu wydania książki nie pobierałem opłat za nic od nikogo. I to nie jest tyle, że się bałem, że tak będzie, po prostu wiedziałem, że tak będzie. I faktycznie dostaję czasami zarzuty, czasem bardziej agresywne, czasem po prostu miłe, powiedzmy, wiadomości, że tęsknię za Twoimi technicznymi treściami. Ja wtedy odpowiadam szczerze, że sam za nimi tęsknię, tylko po prostu nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. I ja ogólnie taki sobie nakładam reżim działalności jakkolwiek zawodowej około 30 godzin tygodniowo, więc to jest dość niewiele. No i w tym czasie jednak musi mi się zmieścić nawet coś takiego jak ten spacer po cmentarzu czy montaż vloga, bo to też traktuję jako pracę. Więc po prostu nie ma zbyt wiele czasu na inne rzeczy i dopiero teraz to wszystko chcę uporządkować sobie, gdy znowu zaczęło mnie ciągnąć do kodowania, żeby jakoś w tę techniczną stronę bardziej się zwrócić. Ale jak zmieniałem nazwę bloga na DevStyle, jakiś czas temu też nie bez przyczyny, bo chciałem po prostu, tak jak lifestyle, chcę pokazać życie programisty. I wtedy zmieniło się sporo. I logo, i nazwa, i tagline, świat okiem programisty. A nie tylko o programowaniu technicznie. Super. A powiedz mi, czy z racji tego, że jesteś z Białegostoku, które jest dużo mniejszym miastem od Warszawy, czy dostrzegasz takie scenariusze, że ktoś mija Cię na ulicy i poznaje, o to ten pan, który vlogi nagrywa, albo no, może ci właśnie ci, którzy mianują się, pretendują właściwie do właśnie stanowiska programisty, rozpoznają, że o to jest ten pan, gość, który mówi o programowaniu. To się częściej zdarza w Warszawie akurat niż w Białymstoku. To ciekawe. Tak. Chociaż różnie. Kiedyś na przykład wychodzę rano z mieszkania odśnieżyć samochód, a tam śniegiem napisany na moim samochodzie DevTalk, czyli nazwa mojego podcastu, więc ktoś jakby wie, że to ja, prawda, i że to mój samochód. Ale w Warszawie byłem często z racji tego, że w Białymstoku nie ma, powiedzmy, takich możliwości biznesowych dla mnie, więc w samym lutym w Warszawie jestem chyba 6 razy i to tutaj się częściej jednak zdarza coś takiego, że ktoś do mnie podejdzie w restauracji czy w muzeum. Kiedyś na konferencji programistycznej nawet kelner do mnie podszedł, że ogląda. Więc to się dzieje.
A czy to dobrze, czy źle, to w sumie nie wiem, po prostu tak jest. Okej. A nie czujesz takiej odpowiedzialności, bo sam wiele razy podkreślasz, że piszą do ciebie programiści lub ci, którzy są znudzeni programowaniem, chcą coś zmienić. Nie czujesz takiej odpowiedzialności, że jednak nie jesteś psychologiem, nie jesteś wspomnianym na początku rozmowy coachem i nie powinieneś radzić tym ludziom mimo wszystko? Tak, odpowiedzialność czuję dużą i staram się nie radzić. Tylko zwykle zaczynam takie wiadomości, że nie będę dawał rady, ponieważ zbyt mało mam danych, bo no, trzeba być w skórze danej osoby, żeby wiedzieć, jak ona się czuje. I zwykle staram się znaleźć odpowiednik w sytuacji ze swojego życia, jaką decyzję podjąłem w takiej sytuacji i jakie to miało konsekwencje. I tak samo staram się też robić na YouTubie, nie mówić, co robić, tylko raczej opowiadam o tym, co ja zrobiłem i do czego to doprowadziło. Bo tak jak mówisz, coachem nie jestem i na pewno szkody można dużo narobić nieodpowiednio sformułowanymi radami, więc staram się ich udzielać jak najmniej. Okej. A jakby nie patrzeć, masz duży fanbase wokół programowania i osób, które chciałyby wejść. Nie myślałeś na przykład kiedyś, żeby otworzyć własną szkołę programistyczną albo prowadzić dedykowane szkolenia sygnowane twoją marką szkoleniową? Nie myślałeś o takim scenariuszu? Szkolenia prowadzę dla programistów z doświadczeniem. Po prostu mam jeden temat, z którego prowadzę teraz szkolenia, to są testy jednostkowe. To nie jest temat dla osób, które chcą być dopiero programistami. Dostałem w ciągu ostatniego półtora roku 3 propozycje jakby wejścia w spółkę utworzenia szkoły programowania, ale to nie jest coś, czym ja chciałbym się zajmować. A czemu nie rozważasz takiego scenariusza? Z tego względu, że po pierwsze takich szkół już jest dużo, a po drugie, nie wiem, czy byłbym w stanie uzasadnić pobieranie wysokich opłat za materiały przeze mnie dostarczane. Z racji tego, że dużo jest materiałów darmowych w internecie i nie jestem przekonany, że moje byłyby dużo lepsze, tak kompleksowo. Ja planuję uruchomić kurs online odnośnie jakiegoś tam jednego konkretnego tematu i go normalnie sprzedawać, ale na pewno nie reklamowałbym siebie jako osoby, która zrobi z kogoś programistę. Okej. A co sądzisz o takich klejmach reklamowych, jak zostań programistą w 6 miesięcy? Zgadzasz się z tym? Kiedyś się nie zgadzałem, aż poznałem osoby, które faktycznie tego dokonały, więc jak najbardziej to jest realne. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego i ten temat też wielokrotnie poruszam, że ten boom na zostanie programistą powoli się zaczyna kończyć. I osoby, które teraz nawet kończą jakieś kursy i są juniorami, nawet w dużych miastach mają problemy ze znalezieniem pracy. 2 lata temu wyglądało to inaczej, wtedy każdego właściwie brano od razu, teraz już nie. I też staram się takie ostrzeżenia w swoich materiałach wysuwać, przez co prawdopodobnie czasami dochodzą mi takie słuchy przez właścicieli niektórych szkół programowania nazywane jako ten, co robi najwięcej szkody ich biznesowi. Podczas gdy ja tak naprawdę zachęcam ludzi zdecydowanych po podjęciu świadomej decyzji, żeby iść do takiej szkoły, bo ona faktycznie może zrobić dużo dobrego, tylko z lekką dozą sceptycyzmu podchodzić do składanych obietnic, na przykład jak gwarancja pracy albo zarobki na poziomie minimum jakimś tam. W to bym raczej nie wierzył i nie ufałbym szkole, która coś takiego obiecuje. Rozumiem, dobra. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dziękuję. I miło było porozmawiać. Dzięki.